witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, nie przejmujmy się pogodą. Żolechowski Sęp w swojej historii długoletniej przechodził różne chwile, były lepsze dni, były gorsze. Także głowa do góry. Proszę Państwa, w tym roku mija dokładnie 100 lat, kiedy Antoni Gronkiewicz i Henryk Bronicki, wielcy społecznicy żolechowscy, postanowili prawnie usankcjonować działającą wówczas przy Straży Ogniowej drużynę piłki nożnej. W większości byli to członkowie straży. W początkowym okresie drużyna nie brała udziału w żadnych rozgrywkach, bowiem w pobliżu Żelechowa nie było przeciwników. Żelechowski klub powstał jako pierwszy i funkcjonował pod nazwą Strzelec. Niedługo potem powołano do życia Łukowskie Orlęta 1923, Wilgiem Garwolin 1922. Drużyna w Łaskarzewie zorganizowała się dopiero w 1927 roku. Jako ciekawostkę dodam, że Siedlecka Pogoń powstała dopiero w 1944 roku. Żelechowiakom pozostało więc toczyć boje z lokalnym rywalem, czyli drużyną składającą się z Żydów żelechowskich. Poziom sportowy nie był wysoki, ale mecze te elektryzowały miejscowe społeczeństwo. Były to ważne wydarzenia w dziejach miasta. Niestety, w końcu lat 20. XX wieku doszło do nieprzyjemnych wydarzeń. Już dziś nikt dokładnie nie pamięta, jak było, czy to w trakcie meczu, czy już po nim. Złamania ręki doznał syn komendanta żelechowskiej policji Poczwa. Konsekwencje były poważne. Zakaz rozgrywania oficjalnych meczów. Oczywiście chłopcy grali tak dalej, jak grali, ale już bez udziału publiczności. Po niedługim okresie sprawa przyschła i wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Na początku lat 30. XX wieku powstał nowy zarząd, gdzie funkcje prezesów objęli Stanisław Zwoliński, Bolesław Domański i dziedzic Tadeusz Szuster. Rozpoczął się nowy etap działania. Z tego okresu znamy nazwiska pionierów żelechowskiego piłkarstwa. Byli to Stanisław Kaliszek, Władysław Gugała, Włodzimierz Kierglewicz, Stanisław Kierklewicz, Edward Zieliński, Jan Kaliszek, Henryk Celejewski oraz usportowieni bracia Ochniewscy Stanisław, Konstanty i Bronisław. Trenerem był Wasilewski, który jednocześnie stanowił człon drużyny. Zaczęła się poważniejsza piłka. To wówczas dzisiejszy jubilat przyjął nazwę Sęp. W 1930 roku drużyna piłkarska naszego klubu rozegrała 12 pojedynków. Między innymi z SKS Ryki, HPL Ryki, ZKS Żelechów, Wilga Garwolin, SKS Łuków, HPL Warszawa i KPW Dęblin, odnosząc 9 zwycięstw, 1 remis, 2 razy ulegając przeciwnikom. Mecze zgromadzały na trybunach od 300 do 1000 ludzi. Do wybuchu II wojny światowej zawodnicy żelechowskiego Sępa rozegrali łącznie 40 pojedynków, wygrywając 24, 6 remisując, 10 przegrywając. Stosunek bramek 132 do 75. Trzon zespołu stanowili wówczas Andrzej Zwoliński, Stefan Jarząbek, Mieczysław Wojtasik, Ryszard Jarząbek, Tadeusz Żukowski, Antoni Niewiadomski i Wacław Buksiński. Strzelcem atutowym był Wacław Wojtasik, zdobywca 31 bramek. Największym przedwojennym sukcesem naszego zespołu był remis 1-1 osiągnięty 1 sierpnia 1937 roku w obecności ponad 1000 widzów ze zwycięzcą okręgu lubelskiego i kandydatem do ligi, czyli dęblińskimi Orlętami. Gola dla Sępa zdobył wówczas Żukowski. Minęły lata II wojny światowej. Pierwszym przeciwnikiem po zakończeniu działań wojennych była drużyna Wilgi Garwolin. 12 sierpnia 1945 roku na wyjeździe w Garwolinie po bramce Zwolińskiego zwyciężyliśmy 1-0. Ale proszę Państwa, Sęp Żelechów to nie tylko piłka nożna. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku rozwijały się również inne dyscypliny sportowe. Hokej na lodzie, tenis stołowy, lekka atletyka, siatkówka męska i żeńska, piłka ręczna. To tu, za sprawą Franciszka Zawadzkiego, żelechowiaka, który w 1911 i w 1912 roku został mistrzem Królestwa Polskiego w jeździe szosowej, powstała przy naszym klubie sekcja kolarska.
to Franciszek Zawadzki jako pierwszy po uzyskaniu przez Polskę niepodległości 24 sierpnia 1919 roku został mistrzem naszego kraju w wyścigu szosowym na 100 km. W tym samym okresie powstała również sekcja gimnastyki sportowej. Sekcja motorowa z kolei liczyła wówczas ponad 100 członków. W roku 1961 funkcjonuje już sekcja zapasów. W niej wiodą bracia Wojtasiewiczowie. Zdzisław w wadze do 82 kg styl klasyczny zostaje mistrzem Polski. Jerzy z kolei na tych samych zawodach zdobywa srebrny medal. Kategoria do 68 kg. Jednak mimo wszystko wiodącą sekcją jest sekcja piłki nożnej. Wyniki są różne, ale nadszedł sezon 1979-80 i zwycięstwo w Lidze Okręgowej oraz zdobycie Pucharu Polski na szczeblu województwa siedleckiego po zwycięstwie z Promnikiem Łaskarzew 4-2. W jednej 128 rozgrywek centralnych Pucharu Polski odprawiliśmy z Kwitkiem drużynę Widzewa 2 Łódź. Zwyciężyliśmy 2-1, a bramki dla Sępa zdobyli Sławek Mazurek i Waldek Brych. W następnej rundzie, czyli 1.64, trafiliśmy na drugoligowca, drużynę Moto Jelczoława. Mecz kończy się wynikiem 0-0. Dogrywka nic nie zmienia. Niestety, w rzutach karnych ulegliśmy 3-4 i odpadliśmy z dalszych rozgrywek. Ale, proszę Państwa, dobra pasca naszego klubu trwa dalej. W sezonie 1981-82 awansowaliśmy na trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce. Trzecia liga. Proszę w tej chwili nie mylić trzeciej ligi obecnej z tamtą, bowiem obecny poziom trzeciej ligi to jest czwarty poziom rozgrywkowy. Wówczas nie było ekstraklasy. W tamtym czasie na mecze do Żelechowa przyjeżdżały takie drużyny jak Stal Stalowa Wola, Siarka Tarnobrzeg, Hetman Zamość, Chełmianka Chełm i plejada drużyn warszawskich z Hutnikiem Warszawa na czele. Niestety, przygoda w tej klasie rozgrywkowej trwała tylko jeden sezon. Ale to wówczas sympatycy polskiego piłkarstwa usłyszeli o żelechowskim Sępie. Później drużyna nasza toczyła boje w Lidze Międzyokręgowej Siedlecko-Białko-Podlaskiej, następnie Mazowieckiej Lidze Seniorów. Obecnie drużyna seniorów występuje w Lidze Okręgowej Siedleckiej. Ponadto barw naszych broni cztery drużyny młodzieżowe. Proszę Państwa, Sępiacy rozsławili Żelechów oraz nasz klub na arenie ogólnopolskiej również indywidualnie. Warto przywołać nazwiska. Janusz Białek, były trener reprezentacji Polski U19, zawodnik Stali Mielec, pochodzący z Żelechowa, tu zaczynający swoją karierę. Marek Parzyszek, super snajper Korony Kielce, czy Przemysław Rodak, Widzew Łódź i Pogoń Siedlce. Na chwilę obecną klub nasz jest dwusekcyjny. Poza piłką nożną funkcjonuje jeszcze sekcja piłki siatkowej dziewcząt. Na koniec warto jeszcze powiedzieć o obiektach naszego jubilata. Na przestrzeni tych 100 lat największą bolączką, oczywiście poza niewystarczającymi środkami finansowymi, był brak własnego boiska. Od powstania klubu do 1934 roku mecze były rozgrywane na miejskiej targowicy. W latach 1934-36 boisko znajdowało się na tak zwanym Okulniku, Błoniach. W roku 1937 boisko działa naprzeciwko budynku magistratu, następnie przy ulicy Wilczyskiej. Po II wojnie światowej mecze rozgrywano na polach PGR. Później na krótko na terenie obecnej przychodni. Następnie tam, gdzie znajduje się dzisiaj Liceum Ogólnokształcące. Słynna Sahara, proszę Państwa, zaczęła funkcjonować w 1967 roku. Na początku XXI wieku powstał obiekt przy ulicy Chłopickiego, na terenie którego się znajdujemy. Obecnie koncentrujemy się na poprawie stanu bazy sportowej dzięki dobrej współpracy z władzami miasta na czele z panem burmistrzem Łukaszem Boguszem. Efekty tych działań możecie Państwo zobaczyć na własne oczy. Już dosłownie na koniec warto przywołać nazwiska prezesów, poza wcześniej wymienionymi. W stuletniej historii klubu byli nimi Józef Antola, Kazimierz Żukowski, Piotr Chładuń, Kazimierz Bacia, Sławomir Soćko, Andrzej Soszka, Józef Wodarczyk, Bogusław Wojtowicz,
Grzegorz Kapczyński, Mariusz Zawadzki, Wiesław Rodak, Henryk Lewoszewski, Grzegorz Frankowski i Leszek Woźniak. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałbym oddać hołd i szacunek wszystkim niewinionym z nazwiska i imienia działaczom, sympatykom i zawodnikom, dzięki którym nasz klub funkcjonował i nadal funkcjonuje. Świadczy to bardzo dobrze o naszym społeczeństwie, dzięki czemu możemy świętować tak piękny jubileusz. Żelechowski Sęp jest najstarszym klubem w regionie siedleckim. W całym województwie mazowieckim zajmuje zaszczytne 7. miejsce pod względem wieku. Niech żyje braść sportowa Sępa Żelechów. Dziękuję za uwagę.